Tak, mój tanie? Trzeba ci czegoś? Dobrze, że udało ci się odzyskać ten flakon dla Nureliona, zanim umarł. Facet miał na jego punkcie obsesję. Robi się nerwowo, kiedy kobieta podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. Nordowie mają nas za nic. Ale co z tego? My odwdzięczamy się im tym samym. Wiem, że to miejsce wygląda strasznie. Proszę, nie miej tego za złe, kompanii. To smutne, nieprawdaż? Nie stać nas na utrzymywanie tego miejsca, od kiedy zaczęły się te ataki. Widzisz, to wina piratów. Grasują wzdłuż całego wybrzeża, od Hammerfell po Vardenfell. Wygląda na to, że tylko łamacze tarcz mają spokój. To bardzo potężna rodzina z wichrowego tronu. Prowadzą prywatne towarzystwo żeglugowe i bardzo chcieliby mieć całe doki dla siebie. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby mieli jakieś konszachty z piratami. Nie, jeszcze nie, ale może ktoś tak dzielny jak ty mógłby mi w tym pomóc. Ich działalność nadzoruje pewna mroczna elfka, Suvaris Ateron. Jest skrupulatna aż do przesady i prowadzi dziennik pokładowy, w którym zapisuje wszystkie dokonane transakcje. Nie obraziłbym się, gdyby tak przypadkiem trafił on w moje ręce. Nasze własne siły bezpieczeństwa są ograniczone, a wszyscy najemnicy uwikłani w tę absurdalną wojnę. Nie wiemy, gdzie mają swoją bazę wypadową, a atakowanie pojedynczych statków raczej nie rozwiąże całego problemu. Nazywają siebie krwawymi horkerami. Kręcili się po tej okolicy, odkąd pamiętam, ale dopiero od niedawna obrali sobie za cel nasze statki. Nikczemna gromadka, ale nie są to zwykli zbójcy. Przebiegli, sprytni. Lepiej z nimi nie pogrywać. Nasze własne siły bezpieczeństwa są ograniczone, a wszyscy najemnicy uwikłani w tę absurdalną wojnę. Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz, by nas karcić i kazać się wynosić?
Nienawidzisz mrocznych elfów? Przychodzisz, by... W takim razie jesteś w złym mieście. Wichrowy tron to siedlisko uprzedzeń i umysłowego ograniczenia. Nie jest ciebie godne. Niektórzy Nordowie wynajdują sobie każdy powód, byle tylko okazywać nam pogardę. Ale nie tylko mroczne elfy są celem ich nienawiści. Prześladuje się także Argonian. Chyba każdy, kto nie jest Nordem, musi przygotować się na udrękę. Nic nowego. Większości Nordów mieszkających w Wichrowym Tronie za bardzo nie obchodzimy. Ale Rolf jest zdecydowanie najgorszy. Lubi upijać się i łazić po szarej dzielnicy we wczesnych godzinach porannych, obrażając nas. Doprawdy czarujący typ. Witaj, przywoływaczu. O co chodzi? Jeśli przyniesiesz mi ten... Jak udało ci się go zdobyć? Nie, nieważne. Pewnie i tak nie powinienem tego wiedzieć. Ach tak. Wygląda na to, że Suvaris wybrała się do Gwiazdy Zarannej, by spotkać się tam z załogą statku pirackiego. Udaj się do Gwiazdy Zarannej i dowiedz się, czego możesz o tych łotrach. Założę się, że nie oddalili się zbytnio od tawerny. Spróbuj dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich forteca. Kapitan Stig Słony Pokład musi coś wiedzieć. Świnie z was! Daj spokój, kotku. Nie jesteśmy wszyscy tacy źli. Zostawcie mnie w spokoju. Przyniosłam miód, więc zamoczcie w nim swe obrzydliwe mordy i zamknijcie się. Na co się gapisz? Ha! Czy o nich słyszałem? Od 9 lat jestem ichnim kapitanem. Co ci do tego? Tak, dzięki wojnie cesarstwo i tutejsi są zbyt zajęci, by martwić się nami. Haldyn mawia, że nadeszły dla nas złote czasy. To nasz tajemny składnik, że się tak wyrażę. Mag bitewny o straszliwej przebiegłości. Przewodzi krwawym horkerom i pilnuje, by wszelkie bitwy kończyły się dla nas zwycięsko. Nie mówię takich rzeczy pierwszym lepszym ślizgaczom, które może wypluje na ląd. Po twoim wyglądzie zgaduję, że raczej szukasz u horkerów guza. A, myślę, że to wystarczy. Haldyn wygarbuje mi za to skórę, ale ostatnio czuję, że Skyrim robi się dla mnie nieco za ciasne. Zbieramy się w wybryku Jafeta. Głupcy z Wichrowego Tronu się tam nie zapuszczają, a nam to wielce odpowiada. Jeśli wybaczysz, muszę zebrać załogę. Będę w Hammerfell, zanim reszta horkerów połapie się, kto wydał ich tajemnicę. Pił i rzucał sprośne żarty, jak kiedyś. Wybacz, w chwili nie mam ochoty nikogo zabawiać. Mówi się, że Ulfric Gromowładny zamordował najwyższego króla.
Nordowie mają nas za nic. Ale co z tego? My odwdzięczamy się im tym samym. Przepraszam, Adelaizo. Przeprosiny nie wystarczą, Ortusie. Stawką jest mnóstwo złota, a mazanie się w niczym nie pomoże. Powierzyłem to zadanie swojemu najlepszemu człowiekowi. Może wrócić w każdej chwili. W takim razie to musi być ona. No wreszcie, ktoś, kto potrafi wykonać zadanie. Mamy luki w szeregach, więc idziesz z nami. Bez dyskusji. Chcesz powiedzieć coś jeszcze? Haldyn? Słyszałam o nim, ale nie sądziłam, że przystąpi do bandy piratów. To może być niebezpieczniejsze niż przypuszczałam. Kieruj się do okrętów. Atak zaplanujemy po drodze. Robi się nerwowo, kiedy kobieta podchodzi do strażnika z wyciągniętą bronią. To ty wracasz z nami do wybryku Jafeta? Tak? Ruszamy? No pośpiesz, że się... To ty wracasz z nami do wybryku Jafeta? Tak? Ruszamy? Wszyscy na pokład! Potrzebujesz czegoś? Jesteśmy na miejscu. Tak nam się wydaje. Trudno powiedzieć. Pogoda trochę nam się zmieniła. Haldyn często zasłania swoje kryjówki mocą magii. Jeśli się nim zajmiemy, droga do ataku na wyspę stanie otworem. Póki co udowadniasz swą przydatność. Te niedojdy za bardzo boją się Haldyna i nie ruszą, póki mgła się nie przerzedzi. Więc jeśli zrobisz coś jeszcze dla kompanii, ostatecznie zakończymy tę sprawę. Pozbądź się Haldyna, a my zajmiemy się resztą. Co to było? Czas zakończyć tę zabawę. Już! Tylko na tyle cię... Mi wyzwanie! Wyczuwam słabość!
wyczuwam słabość. Nikt nie ucieknie! Zbliża się ktoś, by rzucić mi wyzwanie! Tu się chowasz, puchro! Zróbmy tak! Uciekaj, a ja cię dziabnę w plecy! Tutaj! Twojego trupa będzie łatwiej okraść! O głowę!
Zbliża się ktoś! Zbliża się ktoś! Wyrzucić mi wyzwanie! Wyczuwam! Słabo! Nikt! Ucieknie! Ty przygotowano się na śmierć! Zbliża się ktoś, by rzucić mi wyzwanie! Jest tam kto? Nie dasz mi rady!